Witamy Państwa w mroźny poranek z gospodarstwa rybackiego w Sławie. Z nami Mirosław Kmiecik, szef naszych wód. Mamy jeszcze jednego gościa, taki elektroniczny, trochę wyżej, jak możesz, Mirko, go pokaż. To jest taki dron, który jest robotem latającym, dosyć potężnym, który tutaj zawiaduje teraz naszymi wodami. Mirko, opowiedz nam przede wszystkim, dlaczego ten dron się tutaj w Sławie pojawił? No, dron się pojawił głównie, wspiera nas w walce z kłusownikami. Takie było założenie zakupu tego drona. Jego zadanie ma polegać na tym, że latając nad ścinowiskiem, nad jeziorem, będziemy wyszukiwać sprzętu kłusowniczego pochowanego pod ścinach. Kajaki, łódki, często gęsto jest to sprzęt kradziony z różnych ośrodków, różnym wędkarzom. I tak, zabawa w kotka i myszko. Oni kradną, my odnajdujemy. I tak. Czyli nie tylko jeżeli chodzi o wodę, bo to są policzalne też straty, jeżeli chodzi o ryby, ale też jeżeli chodzi o bezpieczeństwo środków, które znajdują się nad naszą wodą, to można tak powiedzieć. Oczywiście, jak najbardziej. Pytanie jest takie techniczne troszeczkę, bo tak, ja widzę, że to jest troszeczkę innego rodzaju dron niż ja posiadam na przykład w naszej redakcji. Jest znacznie większy i ma czterokrotnie większą, praktycznie trzykrotnie większą baterię niż mój. Powiedz nam, jaki jest zasięg odległościowy tego drona? Ten dron był projektowany i budowany z myślą o roli, jaką będzie spełniał. Dlatego dwie wartości, które nas najbardziej interesowały, czyli długość lotu i zasięg. I tak w przypadku tego drona, jeżeli chodzi o długość lotu, to jest minimum 25 minut. I zasięg sterowania do 3 km. Mam wbudowaną kamerę, która przekazuje na żywo obraz. Ja myślę, że warto też powiedzieć, zaraz pokażemy, jaki jest widok z tego drona, ale ja mam wrażenie, że trzeba powiedzieć taką ważną dosyć rzecz, że nawet kłusownik zostanie odnaleziony przez tego drona i filmowany, to, że na przykład ten kłusownik strąci tego drona, to i tak mu nic nie daje, dlatego że obraz przekazany na żywo i tak już jest zapisywany i po prostu tak czy siak możemy, już widzimy go na bieżąco, że są jego zdjęcia, jest film z nim, także można go i tak rozpoznać, czyli po prostu tylko zniszczenie tego drona spowoduje większe obarczenie go odpowiedzialnością. Na tej zasadzie można powiedzieć. Tak myślę, aczkolwiek no, dron lata na wysokości kilkudziesięciu metrów, także kłusownik raczej nie będzie, chyba że go zestrzeli. Musiałby mocno tym wiosłem rzucić. No. Pytanie jest takie, czy tylko akwen Sławy, czy jeszcze pozostałe akweny też? Nie, no wszystkie nasze akweny. Mamy 14 akwenów w swoim posiadaniu i wszystkie akweny będą pilnowane przez drona. Ja myślę, że za chwilę spróbujemy tu się spotkać z tymi czaplami na jeziorze, które tutaj widzimy. Mirku, no pozostaje powiedzieć, że czujemy się bezpieczniejsi. Wykorzystałeś... Jeszcze chciałem dodać, w związku z zakupem tego drona, aktualnie gospodarstwo rybackie zatrudniło dwóch etatowych strażników rybackich. Są to ludzie akurat z biura pracy, którzy aktualnie przechodzą szkolenie i będą się zajmować zawodowo w naszym gospodarstwie walką z kłusownictwem. Czyli można powiedzieć, że nie tylko jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, ale zasoby robotów po prostu też się zwiększają. Tak. Czujemy się bezpieczniejsi, dronowi życzymy stalowej konstrukcji, że tak powiem, niezniszczalnej, żeby nic mu się nie stało, a kłusownikom życzymy, żeby przenieśli się na inne akweny, albo najlepiej po prostu zaprzestali swojej, że tak powiem, działalności. Zgadzasz tak. się? Tak, bo następnym etapem będzie montaż takiego karabinu wielozadaniowego. No i tym żartem kończymy. Mirek Kmiecik był naszym gościem. Pozdrawiamy.